obywateli, Polaków, zwykłych, jest zgodny z tym, co później ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza po oficjalnych wyborach 28 czerwca 2020 roku. Panie Piotrze, czy jeszcze coś? Bardzo proszę. Zapraszamy, tak, bardzo proszę. Zapraszamy do praw wyborów. Proszę Państwa, to są wszyscy kandydaci, na których możecie zagłosować. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w praw wyborach. Są wszyscy kandydaci, są również kandydaci dodatkowo, którzy nie zakwalifikowali się z uwagi na niezebranie 100 tysięcy podpisów. Między innymi ja jestem taką osobą. I jeżeli ktoś ma jakieś pytania na temat programu, wizji Polski, to bardzo serdecznie zapraszam. Ja jestem z pokolenia tak zwanych osób, które chcą, żeby Polska była nowoczesna. Chcę wprowadzić do wymiaru sprawiedliwości, wykrywać kłamstw. Chcę również wprowadzić sztuczną inteligencję w wielu obszarach, zinformatyzować Polskę. Serdecznie zapraszamy Państwa do praw wyborów. Proszę wybrać swojego kandydata, zagłosować. Chcemy się dowiedzieć przed wyborami, jaki będzie wynik. Także serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w praw wyborach. Też mogę ogłosić? No niestety nie, jest tylko przypisane. Nie. Także zachęcamy do głosowania, żeby nie być biernym tylko i zagłosować na kandydata takiego, jakiego pan sobie wymarzył. Jest 15 więcej. Zapraszamy do praw wyborów. Mercedes, proszę państwa, do wygrania stoi na zewnątrz. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo inaczej wiemy, że frekwencja będzie słaba. Oczywiście to jest żart. Pewnie byłaby kolejka, gdyby było inaczej. Zachęcamy państwa do wzięcia udziału w prawyborach, zagłosować na swojego kandydata. Także na razie tutaj nie wiemy, kto wygrywa, bo urna jest zamknięta, ale zachęcamy jeszcze raz do głosowania w prawyborach. Prawybory na patelni. Zachęcamy państwa do głosowania. Pomoże też to tym kandydatom, którzy mają albo słaby wynik, albo w ogóle nie mają dla innych wyborców. Jak to wygląda na patelni? Jak to wygląda w Warszawie? Jak to wygląda w ścisłym centrum Warszawy? Jakie są preferencje państwa wyborcze? Dlatego zachęcamy do udziału w prawyborach. Nie potrzeba dowodu osobistego, wystarczy tylko mieć 18 lat i można zagłosować w prawyborach. Dziękuję. Pan Piotr Bakun, komitet wyborczy pana Piotra Bakuna, kandydata na prezydenta. To wśród nas czterech, którzy nie uzyskali tych 100 tysięcy, ale na liście mam 15 kandydatów i tych 11, którzy te 100 tysięcy podpisów uzyskali. Tu czwórka oprócz pana Piotra Bakuna to pan Wojciech Mateńka, pan Grzegorz Sowa i ja mówiący Leon Dubowski. Nasze komitety zarejestrowane. Prawybory, proszę wszystkich dorosłych Polaków i Polki, szczególnie sympatyczne, uśmiechnięte. I warszawianki, i panie spoza Warszawy. Prawybory, happening sondażowy. Możemy wybrać już dziś, na tydzień przed. Wystarczy jeden krzyżyk i kratkach obok kandydatów 15. Więcej nie należy, ponieważ głos będzie nieważny. To też jest jakaś szkoła i takie dobre przyzwyczajenie się właśnie do tych czynności wyborczych, których w państwie demokratycznym po 89 roku no mamy coraz więcej, no na każdym kroku, że tak powiem. Czy to na poziomie państwowym, czy na poziomie samorządowym, gminnym, na każdym. Korzystajmy z tej demokracji, to jest podstawowy atrybut. A i też mogę ogłosić, tak? Prawybory? Nie, dziękuję. No, niestety tu odpowiadamy. A czy pan wziął już udział? No nie. A no to niech pan weźmie udział. Ja ogłoszę. Nie możemy, bo to odpowiadamy tutaj, wie pan, za to, co będzie się mówiło publicznie. To jest oficjalne zgromadzenie. Jestem organizatorem i tutaj no nie mogę wszystkim tak głosu udzielać, ale zapraszamy. Młodzież się będzie rozwijać. Bardzo oczywiście nam zależy, no bo to jest przyszłość nasza. Rozwój młodzieży jest bardzo, bardzo potrzebny.
Dziękuję, dziękuję. Tak. No proszę. Prawybory, zapraszamy bardzo wszystkich tutaj do głosowania na swoich kandydatów. No i o. Bardzo dziękuję. Słyszeli Państwo głos zwykłego wyborcy, tu Pana, młodego człowieka, zachęcający do tego, żeby skorzystać z czynności wyborczej, żeby doświadczyć tego, że nabyć tych dobrych zwyczajów, odpowiedzialności za to, co wokół nas się dzieje. To jest odpowiedzialność nie tylko za nas samych, ale za całość życia ojczyzny. Za pomyślność wszystkich zawodów, jakie posiadamy, czy w jakich pracujemy. I służb mundurowych, i panów policjantów. Wszyscy mamy rodziny i chcemy, żeby nam się jak najlepiej żyło. I panów strażaków, i służby granicznej, i panów wojskowych, i urzędników zwykłych, i handlowców, rolników, robotników. Proszę Państwa, mamy demokrację, to jest państwo, to jest ojczyzna nas wszystkich. I powinniśmy z tego skorzystać. Także do tych prawyborów zapraszamy. Możemy oddać głos. Tu pan w niebieskiej koszuli ma karty wyborcze z 5 kandydatami na prezydenta. Są obok kratki. Zakreślamy jeden krzyżyk w kratce. Obok jest urna biało-czerwona, przepisowa. Doświadczamy podstawowej funkcji demokracji, czynności demokratycznej, czyli aktu wyborczego, proszę Państwa. Happening sondażowy. Wybierzmy prezydenta Polek i Polaków. Tu jak głosi nasz transparent, stop farsie wyborczej, mamy zastrzeżenia do tej demokracji, czy też pseudodemokracji. Sądzimy, że wielu jest wykluczanych, wielu tych, którzy chcieliby zaistnieć na scenie politycznej, chcieliby wziąć odpowiedzialność za nasze życie. Między innymi tutaj też my jesteśmy i ten system w jakiś sposób wyklucza. I te ujemne strony musimy poznać i nie można o nich zapomnieć. Stać nas, jak głosi hasło tu właśnie po lewej stronie na transparencie, na uczciwe, stać nas na uczciwe, demokratyczne wybory. Demokracja, demokracja, demokracja. Tyle się o niej mówi. A wbrew pozorom to nie jest takie proste. Proszę bardzo, prawybory możemy wybrać dzisiaj, dziś już prezydenta RP. 15 kandydatów mamy na karcie wyborczej. Oprócz 11 uzyskujących 100 tysięcy podpisów. Mamy tu jeszcze 4 dodatkowo kandydatów, razem 15 kandydatów na kandydatów na prezydenta RP. Możemy doświadczyć tego aktu wyborczego. Prawybory, happening sondażowy. Witamy serdecznie wszystkich warszawiaków i gości spoza Warszawy. Jesteśmy na tak zwanej patelni, taka nazwa się przyjęła. Centrum Warszawy, przed wyjściem z metra centrum, tu też między wyjściem a wejściem, między jednym a drugim wyjściem jest pasaż handlowy, a przede mną dalej w dali Pałac Kultury i Nauki. Obok ulice, skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskiej. Proszę Państwa, wybierzmy prezydenta Polek i Polaków. Możemy już dziś zagłosować. Jest organizowany, tu jesteśmy, to jest happening sondażowy. Biało-czerwona urna. Mamy już wielu tu. Bardzo dziękujemy panu. Pięknie. Powodzenia, pozdrawiamy również. Każdy, kto skończył 18 lat, może oddać głos. Tu tak, bardzo proszę, tu wyborca jest pan Piotr Bakun, Komitet Wyborczy pana Piotra Bakuna. Ja mówiący Roland Dubowski, Komitet Wyborczy Rolanda Dubowskiego. My nie uzyskaliśmy tych 100 tysięcy,
mamy swoje zdanie na ten temat, jak trudno, jaką to jest niemożliwością uzyskanie. Uzyskanie tych 100 tysięcy, no bo to jednak powoduje, że nie każdy na pewno może mieć to bierne prawo wyborcze, może zostać wybrany. Czy na funkcję prezydenta Rzeczypospolitej, czy na innego reprezentanta naszego życia publicznego, urzędnika, posła, senatora, radnego. Prawybory, szanowni państwo, happening sondażowy. 11 kandydatów na prezydenta mamy na karcie wyborczej. Jednego zakreślamy krzyżykiem w kratce po lewej. Wśród tych 15 jest 11 kandydatów, którzy uzyskali 100 tysięcy głosów i czwórka, którzy nie uzyskali, ale przyjęli tu, zgodzili się na uczestnictwo w naszej akcji dzisiaj i są umieszczeni na karcie wyborczej. I to są panowie, którzy rejestrowali swoje komitety wyborcze. Pan Wojciech Mateńko, pan Grzegorz Sowa, tu pan Piotr Bakun z nami po lewej i ja, Roland Dobowski mówiący, komitet wyborczy Rolanda Dobowskiego. Proszę państwa, podstawowy akt wyborczy, wybory, skreślenie swojego kandydata na prezydenta RP. To też jest, szanowni państwo, przy naszych skromnych środkach finansowych czy organizacyjnych, to też jakaś forma zaprezentowania naszych poglądów, wyjścia do wyborców, wyjścia do rodaków. Zapoznania się z nimi i poznania preferencji wyborczych. Możemy bezpośrednio porozmawiać z państwami wyborcami. Polakami, którzy ukończyli 18 rok, naszymi obywatelami Polski, którzy ukończyli 18 rok życia, mają prawo do oddania głosu w wyborach. I naszym zdaniem trzeba, warto, nawet jest konieczność, aby korzystać z tego, bo to jest nasz los. W innym wypadku później nie mamy prawa do tego, żeby narzekać na to, co się wokół nas dzieje, a co jest wynikiem też decyzji osób, które są u władzy. Również między innymi prezydenta, a ma duże możliwości. Prawybory, szanowni państwo, można oddać głos. Zapraszamy, stolik, urna biało-czerwona. 15 kandydatów na prezydenta. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich warszawiaków i rodaków, gości tu spacerujących dzisiaj, spieszących też w swoich sprawach w centrum Warszawy, przed wyjściem z metra, centrum, przede mną Pałac Kultury i Nauki. Pogoda na razie nam nie płata figla. Czerwiec mogłoby być upalnie gorąco. O, widzę, że chyba wywołałem wilka z lasu. Zaczyna kropić, ale na razie, proszę państwa, ulewy dużej nie widzę, nie odczuwam. Happening sondażowy, proszę państwa. Jasiek, wybierzmy prezydenta Polek i Polaków. Możemy wziąć udział w naszej akcji. Prawyborczej, akcji prawyborczej. Akcji, która zachęca, ośmiela i przyzwyczaja nas do podstawowych czynności wyborczych, proszę państwa. Do
skreślenia swojego kandydata, do urzeczywistnienia swoich poglądów, swojej preferencji, swojego zdania na temat tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Zapraszamy pana, jest kartka wyborcza 15 kandydatów, można skreślić. Ja jestem, tak, proszę. Dobrze, dziękuję. Proszę państwa, zapraszamy. Na razie tylko kilka kropel spada, także miejmy nadzieję, że deszcz nas tutaj nam nie przeszkodzi. Happening sondażowy. Wybierzmy prezydenta Polek i Polaków z partii wyborczej. Podstawowa czynność wyborcza. Już dzisiaj możemy skreślić swojego kandydata spośród 15. Ten wynik opublikujemy i zobaczymy, na ile on się pokrywa z tą preferencją rodaków, Polaków wyborczą, jaka się okaże po oficjalnych wynikach 28 czerwca. Jest tutaj, tak, pan wyborca pyta o kandydaturę pana Andrzeja Dudy. Jest tutaj wśród tych 15 również pan Andrzej Duda. Także proszę, można sobie skreślić. Nawet trzeba. Zachęcamy państwa do aktu demokratycznego, do wyborów, do wzięcia spraw w swoje ręce. Skoro mamy demokrację, skoro żyjemy w państwie demokratycznym, korzystajmy z wszystkich tych praw, które demokracja daje. Demokracja, czyli rządy ludu, czyli my wszyscy, zwykli ludzie, obywatele, jesteśmy suwerenem. To my podejmujemy decyzje. I w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, i w wyborach do Sejmu, Senatu, na posłów, senatorów, proszę państwa, i w wyborach samorządowych, na prezydentów, na burmistrzów, na wójtów, na starostów. Korzystajmy z tego. Dziś happening sondażowy, 15 kandydatów. Stać nas na uczciwe, demokratyczne wybory. Przewodniczącym dzisiejszej Komisji Wyborczej jest pan Wojciech Bardoński, zwolennik uczciwej demokracji, propagator, który nam dużo może powiedzieć na temat tego, jakie wady dzisiaj ma ta demokracja. To nazywa się demokracją, a wcale tak nie jest, ponieważ nie odzwierciedla prawdziwych preferencji. Pan Wojciech Bardoński już kilka lat temu w wyborach do Sejmu i Senatu też podobną akcję prawyborczą organizował, happening sondażowy.
wtedy na Placu Zamkowym w Warszawie. Dziś jesteśmy przed wyjściem z metra Centrum, skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich, tak zwana Patelnia, tak się przyjęło. Mamy stolik, urna biało-czerwona. Zapraszamy Państwa do oddania głosu. Wśród organizatorów dzisiaj tego akcji, znaczy organizatorami, są w sumie cztery komitety, czterech kandydatów na prezydenta, którzy nie uzyskali 100 tysięcy podpisów. To jest pan Wojciech Mateńka, pan Grzegorz Sowa i pan Piotr Bakun i ja mówiąc Roland Dubowski. Nasze komitety zostały zarejestrowane. Ale na liście, na karcie wyborczej mamy 15 kandydatów na prezydenta, czyli plus te osoby, które uzyskały 100 tysięcy podpisów. Dlatego też w ten sposób możemy poznać, zapraszamy panią, może skreślić, proszę. Nie, a to nic nie szkodzi. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę. Także wybory nie są właśnie jakimś przymusem, to jest nasz dobrowolny akt. Im bardziej jesteśmy świadomi tego, co się dzieje w ojczyźnie, tym ten akt jest bardziej dojrzały i odpowiedzialny. Happening sondażowy, prawybory, stop patrzy wyborczy, stać nas na uczciwe, demokratyczne wybory. Proszę Państwa, mamy karty do głosowania, można skreślić. Można zadać pytanie, tu podejść. Wśród nas jest dwóch kandydatów reprezentujących dwa komitety wyborcze, kandydatów na prezydenta. Pan Piotr Bakun i Roland Dubowski. Można zadać pytanie, porozmawiać. Zachęcamy do oddania głosu. Zwykła, podstawowa czynność demokratyczna. Kropi, ale na razie wytrzymujemy. Nie jest źle. Proszę Państwa, przewodniczący naszej Komisji Wyborczej dzisiaj pan Wojciech Babiński. Proszę, demokracja, panie Wojciechu. Chciałbym powiedzieć parę słów, co my tu robimy, o co chodzi. Jest to taki happening sondażowy, którego celem jest uświadomienie, że wybory prezydenckie są jednak ustawione, nie są uczciwe. Druga rzecz, chcemy sprawdzić, co by było, gdyby wybory były uczciwe, jakie byłyby wyniki. Dlatego jest ten happening. To jest taki też taka nasza forma protestu przeciwko farsie wyborczej, w której ta demokracja jest zmanipulowana. Co to jest prawdziwa demokracja? Prawdziwa demokracja to przede wszystkim musi opierać się na wyborach powszechnych. Wybory powszechne są takie, że nie tylko kto chce głosuje, ale też kto chce kandyduje. Bo wtedy, tylko wtedy, kiedy są powszechne, kiedy to się nazywa bierne prawo wyborcze, tylko wtedy, kiedy się swobodnie kandyduje, to decydują wyborcy, czyli jest to demokracja, władza ludu, a nie władza jakichś tam cwaniaków, którzy już położyli rękę na wszystkim i sobie dysponują naszym majątkiem wbrew naszej woli. W wyborach powszechnych nie powinno być takiego cenzusu zbierania 100 tysięcy podpisów. No, musimy zrobić przerwę, bo trochę... Tak? Dobrze. No, zrobimy stop.